Hej, wyobraź sobie taką sytuację. Pojawiasz się w nowej szkole, na nowej uczelni, nowa grupa i ktoś proponuje: zapoznajmy się, powiedzcie coś o sobie. I w końcu jest to twoja kolej i nagle, nie pamiętam jak się nazywasz, nagle twój język tak jakby nie współpracuje z twoim mózgiem. Nagle twoje serce bije mega szybko, nagle twój oddech jest płytki. Co się dzieje? Albo inna sytuacja. Twoja grupa skończyła swój projekt i ma wygłosić go jako referat. Ma zaprezentować ten projekt przed całą grupą. I jest twoja kolej, twoja część. Dosłownie 2-3 slajdy, ale znowu to samo. Serce przyspiesza, czujesz, że tracisz oddech, jest sucho w gardle, coś tutaj ściska, jest jakaś gula nie do przełknięcia. Panika. Albo inna sytuacja, najgorsza. Masz obronić swoją pracę dyplomową. I umiesz, przygotowałeś się, znasz odpowiedzi na pytania, naprawdę się uczyłeś, ale jest ten moment, kiedy przekraczasz próg sali, siadasz na krześle i po prostu nieruchomiejesz. Masz wrażenie, że nie masz kompletnie kontroli nad swoim ciałem. Co to wszystko jest? O co chodzi i dlaczego to wpływa na twój głos i jak się z tego uwolnić? Chodzi o to, że nasz mózg jest bardzo mądry. I generalnie wszystkie te funkcje, które w dorosłości, w takim logicznym, współczesnym życiu nam uprzykrzają to życie, w zamierzeniu miały nas chronić, w zamierzeniu miały dać nam szansę na lepsze przeżycie, w zamierzeniu miały nas jako dzieci też dobrze uwarunkować do rozwoju i do ochronienia naszego przetrwania. Więc mózg pracuje w takich jakby trzech sferach, na trzech poziomach. Mamy tą najwyższą sferę, to jest nasza kora mózgowa, to jest nasza sfera logicznego myślenia. I to jest ta strefa, w której wiesz, że kiedy zapniesz pasy, jesteś bardziej bezpieczny w aucie. Ale jest potem druga strefa i to jest strefa naszej emocjonalności. To jest taka trochę zwierzęca strefa, taka trochę instynktowna. Emocje, instynkt, nie mamy często kontroli. Poniżej jest jeszcze najgłębsza strefa, to jest taki korzeń mózgu, tam jest mózg gadzi i tam jest generalnie nasze całe przetrwanie i bardzo prymarne zachowania. I teraz jest taka zależność, że jeżeli niechcący wyjdziesz z tej wyższej strefy swojego mózgu, z tej wyższej funkcjonalności swojego mózgu i przeniesiesz się do tej niższej, bardzo trudno jest wejść z powrotem do wyższej. Dlaczego to jest takie ważne? Tak jak wspomniałam, nasz mózg robi wszystko, żeby nas ochronić. I to, że mamy tą strefę poniżej tej logicznej, to nie jest tak przez przypadek. Mamy ją dlatego, że w tej strefie reagujemy najszybciej. W tej strefie reagujemy o wiele szybciej, niż pozwala nam proces decyzyjny w naszym mózgu. Kiedy na przykład by cię atakował jakiś tygrys szablozębny w prehistorycznych czasach, to nie masz czasu na postanowienie, czy lepiej jest wspiąć się na drzewo, czy lepiej jest szybko wykopać dół i schować się pod ziemią. Jakby na to nie ma czasu. Więc mózg wyłącza swoją funkcję, tą pierwszą, w sumie trzecią, logicznego myślenia i przełącza się trochę niżej, do tej bardziej prymarnej funkcji twoich instynktów, twoich emocji, czyli tam, gdzie decyzje podejmowane są bardzo szybko. I to, co się stało w tym procesie cywilizacyjnym, to nie tyle nasze funkcje mózgu się zmieniły, bo one nadal robią dokładnie to samo, tylko zmieniły się okoliczności, a nasz mózg nadal postrzega tak samo. I twój mózg może postrzegać sytuację, kiedy wypowiadasz się publicznie, albo bronisz swoją pracę, albo poznajesz nowe osoby jako sytuację zagrożenia życia. I wtedy wyłącza tą strefę logicznego myślenia, przełącza się jakby piętro niżej. Co się dzieje? Bicie serca jest szybsze. Szybki wystrzał adrenaliny, mięśnie się napinają, oddech się skurcza, nie ma czasu na głęboki oddech. Głęboki oddech relaksuje, więc nie ma głębokiego oddechu, jest płytki oddech. Nie ma czasu na fonowanie, na wydawanie dźwięku, na gładki głos, nie ma czasu na spokojny i taki zrelaksowany głos. Wszystko jest ściśnięte, dlatego że maksymalne napięcie mięśniowe gwarantuje najszybszą reakcję możliwą. Więc co my możemy zrobić w takich sytuacjach, kiedy sytuacja stresowa, którą nasz mózg, który naprawdę chce dobrze, ale jakby on nie ewoluował tak jak trzeba. Co zrobić w tej sytuacji, kiedy twój mózg sabotuje twoje działania? Co zrobić w sytuacji, kiedy stres, który odczuwasz, dosłownie odbiera ci mowę, odbiera ci głos, zaciska ci gardło i odbiera ci logiczną składnię zdań? Ile razy tak było, że po prostu w sytuacji stresowej mówisz coś, czego w ogóle nie chcesz powiedzieć i po czasie dopiero myślisz: ludzie, co ja tam powiedziałem?
masakra. Więc mam dla Ciebie kilka ćwiczeń, kilka pomysłów, ale jedna ogólna zasada jest taka, że Twój mózg Ci nie pomoże. Powiedziałam o tym, że jak przełączasz się z tej wyższej strefy myślenia do niższej, to mózg tak jakby tam już utyka. Nie chce się stamtąd ruszyć. Mózg już myśli, że jakby po ptokach ratujemy życie i nie możesz logicznie myśleć, nie możesz decydować inaczej niż instynkt decyduje, no i trudno. Ale to, co możesz zrobić, to możesz użyć takiego bottom-up approach, czyli takiego podejścia oddolnego. Nasz mózg i ciało komunikują się w dwie strony. Mózg do ciała i ciało do mózgu. Czy wiedziałeś o tej drugiej? Bo my wszyscy wiemy, że jak mózg pomyśli podnieść prawą rękę, to mogę to zrobić, tak? Ale czy wiesz o tym, że kiedy Twoje ciało zrobi jakiś ruch, wykona jakiś gest, to wysyła sygnał do tego mózgu Twojego nieszczęsnego, który tak sabotuje Twoje działania, że na przykład albo jesteśmy w niebezpieczeństwie, albo że właśnie wszystko jest w porządku. Więc Twoją jedyną szansą, jedyną nadzieją jest po prostu robienie takich kilku fizycznych rzeczy, które zasugerują Twojemu mózgowi w takiej tak jakby oddolnej inicjatywie, że hej mózgu, jesteśmy bezpieczni. Nic się nie dzieje, wcale nie umieram, nikt mnie nie goni, nikt nie chce mnie zabić, po prostu przemawiam publicznie. Najprostszym ćwiczeniem, najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest po prostu użycie swoich zmysłów do zaobserwowania i opisania kilku rzeczy. Już mówię. Ćwiczenie polega na tym, że na każdy swój zmysł spróbuj znaleźć trzy rzeczy, które możesz tym zmysłem opisać. Zacznijmy od dotyku. Na przykład teraz mam gąbkę od mikrofonu. Jest miękka, jest chropowata w strukturze. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, ten drążek. Jest chłodny. Jest twardy, albo jest chłodny i jest gładki. Jeżeli nie masz niczego pod ręką, może to być długopis, mogą to być Twoje własne spodnie nawet. Użyłam zmysłów, zaczęłam skupiać się na tym, co na zewnątrz i mój mózg zaczął inaczej pracować. Zaczął myśleć logicznie, próbując znaleźć słowa do opisania tego, czyli oddolna inicjatywa. Zmysłami szukam przedmiotów do opisania i opisuję je sobie we własnym umyśle. Drugi pomysł, drugi sposób, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie na w ogóle bardzo dużo problemów emocjonalnych, fizycznych, w ogóle mnóstwo psychicznych. Oddech, prawidłowy oddech. I teraz, jeżeli chodzi o prawidłowy oddech, nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić o tym, gdzie, jak, które mięśnie w ogóle, bo to byłoby za długo, ale podstawowa wersja, coś, co używają nawet w wojsku, żeby uspokoić zszargane nerwy, żeby móc zasnąć wtedy, kiedy dopada bezsenność, tak zwany oddech kwadratowy. Więc wyobrażamy sobie, że mamy kwadrat. Kwadrat ma cztery boki i to będą cztery fazy Twojego oddechu. Faza wdechu, faza pauzy, faza wydechu i faza pauzy. Możesz określić długość każdej z tych faz, ale ważne, żeby każda faza miała dokładnie tyle samo jednostek, jakiejś miary, na przykład sekundy, na przykład cztery. Cztery na wdechu, cztery w pauzie. Cztery na wydechu, cztery w pauzie. I tak w kółko, 4, 5, 6, 10 razy, tak długo jak potrzebujesz, żeby się uspokoić. Czasami mamy mniej tego czasu, więc czasami wystarczy jeden kwadracik. Pokażę teraz. Trzymam. Tak? To był jeden kwadrat. 4 wdech, 4 pauza, 4 wydech, 4 pauza. Skupienie się na liczeniu też przeniesie Cię w wyższą warstwę mózgu. Oddychając w ten sposób uwalniasz napięcie zgromadzone w swoim gardle, cały czas poruszasz swoją krtanią, przypominasz sobie, że nie grozi Ci żadne niebezpieczeństwo. Twoje gardło się odblokowuje, łatwiej Ci mówić. Trzeci sposób, który bardzo lubię, który często robię i bardzo często nieświadomie, to jest jakiegoś rodzaju dystraktor. Włączenie jakiegoś rozproszenia. I to może być absolutnie wszystko. To może być czynność napicia się wody, to może być spojrzenie za okno, to może być podrapanie się po nodze, jakaś czynność, ale bardzo mocno polecam czynność, która uwalnia adrenalinę. Szczególnie taka, która jest związana z ruchem. I teraz tak, o co chodzi? Powiedziałam wcześniej o tym, że kiedy przenosimy się do tej sytuacji zagrożenia życia, nasze ciało po prostu wyrzuca mocny zastrzyk adrenaliny, Twoje całe ciało się napina, mięśnie się napinają, bo chcemy być gotowi
do albo walki, albo ucieczki, albo dosłownie paraliżu, tak? No bo musimy albo grać martwych, albo szybko uciekać, albo walczyć z tym, co możemy pokonać, człowiek pierwotny. Więc teraz twoje ciało w sytuacji postrzeganego zagrożenia życia zamroziło tą adrenalinę, masz jej za dużo. Więc jeżeli zrobisz coś, żeby tą adrenalinę wytrząsnąć ze swojego ciała, na przykład takie coś, to samo możesz zrobić z nogami. Możesz po prostu wstać i się przejść. Możesz na przykład przebiec się na klatce schodowej. Możesz po prostu nawet zmienić pozycję. Już jest lepiej. Ruszyłam ciałem, moja adrenalina miała małe, ale ujście. I już jest lepiej. Kiedy wykonasz ten ruch, kiedy uwolnisz tą energię, uwalniasz też energię ze swojego gardła. Zwalnia to blokadę. Mamy takie coś, co się nazywa funkcja parcia w naszym organizmie, związana z krtanią. Twoja krtań wtedy jest zablokowana i nie pozwala na żaden, na wydawanie dźwięków, bo służy wtedy obronie twojego ciała. Więc kiedy uwolnisz tą energię, ruszysz się, adrenalina znajdzie ujście, pomoże to odblokować twoją krtań, będziesz mógł mówić lżej, płynniej, swobodniej. I czwarty pomysł, ostatni, który mam dla ciebie, to co się dzieje w sytuacji zagrożenia życia. Nasze ciało przygotowuje pewne organy do wyłączenia się, tak a propos, na stan ten przeciwny do walka, ucieczka, paraliż, czyli fight, flight, freeze, mamy stan rest and digest, czyli odpocznij i straw. Czyli nasze trawienie odbywa się tylko wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, nie jesteśmy w stanie aktywności. Czyli jak się bardzo dużo stresujesz, na pewno masz problemy trawienne. Tak a propos. Ale chodzi o to, że nasze ciało przygotowuje się do tego przyjęcia tego stresu, adrenaliny i do obrony życia, więc wyłącza niektóre funkcje, a inne szczególnie wzmacnia. I to, co nasze ciało wzmacnia, to nasz wzrok. Nasze zmysły się wyostrzają, a nasze niektóre funkcje ciała, na przykład trawienie, niestety idzie w zapomnienie. I teraz to, co możesz zrobić, to możesz uspokoić te funkcje, które są zbyt aktywne. Jedną z tych funkcji jest właśnie nasz wzrok. To, co możesz zauważyć, to podczas aktywności nasze oczy są bardzo często skupione. Ten wzrok jest bardzo ostry. Mamy bardzo intensywne skupienie na szczegółach, na detalach, na konkretnych punktach. Natomiast, kiedy jesteś zrelaksowany, twój wzrok się rozmywa. Mówimy na to peryferyjny wzrok albo peryferyjne patrzenie, czyli patrzę w jeden punkt, ale tak naprawdę widzę wszystko wokół. Widzę moje paluszki. Wy ich nie widzicie. Teraz też widzę moje paluszki. I sam akt rozmycia swojego wzroku, czyli odpuszczenia, wiąże się to ze zrelaksowaniem mięśni twarzy. Relaksując mięśnie twarzy, przy okazji relaksujesz swoje gardło i swój głos. Pozwoli ci to mówić płynniej i swobodniej. I to są moje cztery metody, które staram się z dobrym słowem uskuteczniać w swoim życiu. Też się stresuję, też mam sytuacje, w których przeżywam kompletny paraliż. Mam wrażenie, że nie mogę oddychać, że wszystko jest zablokowane, ale to, co mi właśnie pomaga, oddech, ruch, zwracanie uwagi na szczegóły, szukanie zmysłami rzeczy, które mogę opisać i uspokajanie wzroku, uspokajanie mięśni twarzy. Dziękuję za twój czas, dziękuję za wysłuchanie, polecam wszystkie moje inne filmiki oraz swój własny kanał i zapraszam na kierunek Media i Komunikacja w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej, na której w Opolu prowadzę ćwiczenia z przedmiotu Zarządzanie kanałami social media. Bardzo polecam. Pa!